Konwent burmistrzów i wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów organizowany jest raz na kwartał. Członkowie spotykają się, by omówić ważne, nurtujące kwestie, zarówno te ogólnopolskie, jak i dotyczące województwa śląskiego oraz gmin i powiatów. Spotykamy się po to, żeby przedyskutować najbardziej nurtujące nas na co dzień problemy, wypracować wspólne stanowisko w tych nurtujących nas kwestiach, podzielić się doświadczeniami, skorzystać z doświadczeń innych samorządów, które być może już wcześniej, którym udało się rozwiązać te problemy i także, żeby się zintegrować. Trzydniowy konwent, który zakończył się 10 stycznia, przyciągnął do Ustronia ponad setkę włodarzy z całego województwa. Ustroń tym razem, w tym roku jest gospodarzem tego konwentu. Przyjmujemy tutaj bardzo serdecznie gości i z tych odczuć, które są po dniu wczorajszym, wszystkim Ustroń się bardzo podoba i deklarują, że tu na pewno wrócą prywatnie bądź ze swoimi rodzinami. Także bardzo się z tego cieszę, bo jest to dla Ustronia również bardzo wielka promocja. Jednym z prelegentów był Romuald Meyer, który omówił bilans z energii dla naszego województwa. To dokument przygotowany na najbliższe 10 lat z perspektywą na kolejne, w którym znajdziemy informacje, w jaki sposób zmieni się zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną, a z drugiej strony z jakich źródeł energia będzie wytwarzana. Chodzi o to, żeby z jednej strony stworzyć pewną wizję, no i tutaj nie ma się co oszukiwać, że wizję odejścia od węgla, prawda? Dlatego, że węgiel póki co według danych startowych jest głównym nośnikiem energii i jest tym głównym nośnikiem energii na Śląsku jeszcze w większym stopniu niż w pozostałej części kraju, bo to jest 85%. I według tych naszych obliczeń, które były oparte głównie o dokumenty strategiczne i pewną ekstrapolację tych dokumentów, ale również w oparciu o pewne badania, które przeprowadziliśmy, wychodzi nam, że to zużycie węgla jako nośnika energii zmieni się z 85% na 35%, czyli w perspektywie do 50 roku uda nam się o 50% ilość zużywanego węgla po prostu ograniczyć. O polityce energetycznej do roku 2040 w kontekście planowanej transformacji energetycznej państwa mówiła Marta Kocon z Ministerstwa Aktywów Państwowych. To jest dokument, który pokazuje, jakie są zadania dla rządu i dla samorządu terytorialnego, aby wdrożyć tę transformację energetyczną. Jednocześnie 30 grudnia przekazaliśmy do Komisji Europejskiej dokument pod nazwą Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Bardzo ważny dokument, ponieważ na jego podstawie będzie można wnioskować o środki unijne, dlatego ma on pełne przełożenie na takie nasze codzienne życie i codzienne wdrażanie transformacji energetycznej. O lokalnym planowaniu energetycznym mówiła z kolei Bożena Herbuś. To jest pewność, że gmina czuwa nad ich bezpieczeństwem energetycznym, że wpływa na zrównoważony rozwój, że pozwala im odpowiednio zagospodarowywać również swoje nieruchomości, czuwa nad tym, żeby do tych nieruchomości był doprowadzony gaz, energia elektryczna, jeżeli jest to możliwe ciepło sieciowe, oczywiście we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi, bo jakkolwiek planowanie energetyczne jest ustawowym obowiązkiem samorządu, to nie da się tego racjonalnie zrobić bez ścisłej współpracy z gestorami mediów, bo z kolei z ustawy Prawo energetyczne wynika, że to ich obowiązek jest również bardzo istotny w tym obszarze. Gościem konwentu był również profesor Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Europejskiego Forum Energii. Oprócz wystąpień i dyskusji w Ustroniu w ramach konwentu odbył się również 15. samorządowy turniej piłki siatkowej o Puchar Wojewody Śląskiego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.